Cześć kochani, witajcie już na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jak zwykle witam was w moim aucie, a to dlatego, że jest już dosyć późno, bo jest już godzina 16. Wcześniej miałam po prostu trochę zabiegany dzień, byłam u lekarza, załatwiałam, wiecie, skierowania na kolejne badania. Jakby nic się nie dzieje, to są rutynowe badania typu, wiecie, ginekolog, USG piersi, bo przyszedł w końcu na to czas. Później pojechałam do hurtowni kosmetycznej kupić sobie lakier do paznokci, ponieważ ja hybrydy wykonuję sama w domu i chciałam dodać sobie takiego delikatnego błysku, ponieważ ja wykonuję sobie takie, wiecie, bardzo neutralne paznokcie, z tego zresztą co możecie zobaczyć, to jest taki, wiecie, a la French, bez paseczków French, i pojechałam sobie po lakier właśnie z Victoria Vin. Ostatnio mega pasuje mi ta marka lakieru. Wcześniej używałam Indigo i dalej używam Indigo. Niestety lakiery z semilaka mnie uczulają i to konkretnie. Byłam z tym kiedyś u dermatologa, bo masakrę miałam z paznokciami i od tamtego momentu nie tykam tej marki. Przerzuciłam się na Indigo, bo było ok, i teraz przerzuciłam się właśnie na tą Victoria Vin i też mi się nic nie dzieje, a są, wiecie, fajne kolory i fajna jest formuła. I teraz kupiłam sobie taki lakier z brokatem, bo stwierdziłam, że chcę trochę, wiecie, zaszaleć, trochę błysku do tych moich bardzo neutralnych paznokci. Prawdopodobnie zrobię sobie wszystkie właśnie w brokacie, albo dwa całe i końcówki jakby French właśnie w tym, bo to jest taki różowo-niebieski, bardzo drobny brokacik. Teraz jadę do domu, idę jeszcze do paczkomatu, bo przyszły mi paczuszki. Oczywiście pokażę wam, co mi przyszło, no i widzimy się później. Dobra kochani, pokażę wam, co mi właśnie przyszło do paczkomatu, bo z myślą właśnie o jesieni i zimie zamawiałam dwie kurtki. Niestety dwie kurtki będę zwracać, bo są za duże i jedna z nich jest bardzo komicznie za duża. Wygląda w niej dosłownie jak ludzik Michelin i chyba od niej sobie zaczniemy, żebyśmy się tutaj wszyscy mogli pośmiać. Jedyny plus tej kurtki, znaczy jedyny, kolor jest mega ładny i zamówiłam ją właśnie zdecydowanie dla tego koloru i dlatego, że jest ona taka półmatowa, półbłyszcząca, bardziej matowa, ale jednak jakiś tam delikatny połysk ma. I pierwsza kurtka jest z firmy LS i już wam pokazuję. No dosłownie ludzik Michelin. Kurczę, gdyby ona była troszkę mniej taka nadmuchana i w ogóle to jest rozmiar 34, to bym, nie, musiała mieć z 28 jakiś rozmiar dziecięcy. Generalnie mega ładna kurtka, ale no i ten kolor, jak możecie zobaczyć, zielony, no mega ładny, ale niestety nie ten rozmiar, znaczy nie ten rozmiar, ona po prostu jest taka duża, ona jest po prostu napchana w środku, dlatego jest taka duża, ale ja w tym roku stwierdziłam, że nie mam zamiaru marznąć i chcę mieć mega ciepłą kurtkę, no ale to już jest delikatne przegięcie. Pokażę wam drugą kurtkę. I druga kurtka jest z firmy Levi's, jak kto woli. I to już jest taka, wiecie, klasyczna czarna kurtka. I ona też jest w rozmiarze 34, czyli w zasadzie najmniejszy, jaki był na stronie. Już nie było mniejszych i niestety ona już nie jest tak mocno nabita. Natomiast jest w dalszym ciągu za duża, więc niestety też będę ją zwracać, ale generalnie prezentuje się fajnie. Ta
tak jak widzicie, z kapturem, także mega spoko. Ale mówię, niestety jest na mnie za duża. No będę dalej poszukiwać, bo widzę, że firma właśnie Levi's i ta druga firma LS mają bardzo fajne modele kurtek, więc jeżeli coś się pojawi, wiecie, w mniejszych rozmiarach, to na pewno właśnie sobie u nich coś zamówię, chyba że macie coś fajnego do polecenia, no to oczywiście mi podeślijcie. I ostatnia rzecz, jaka mi przyszła, no to już jest produkt kosmetyczny i zamówiłam sobie taki stick do konturowania z firmy Kiko. I zaraz zobaczymy sobie kolor, bo widziałam właśnie oczywiście na TikToku, że właśnie dużo osób używa ten stick i poleca. A ja właśnie już od dłuższego czasu szukałam jakiegoś fajnego sticku do konturowania, bo ja już nie do końca preferuję takie pudrowe konturowanie. Wolę, żeby to było takie, wiecie, mega subtelne, żeby coś tam było, ale bez przesady. Ten stick, czy tu się ostrzy? Halo? Ostrzy się czy się nie ostrzy? O, chyba się ostrzy. Generalnie sam w sobie stick, w sensie opakowanie, wygląda mega ładnie. Sprawdźmy kolor. Tak jak sztyft, w sensie ten produkt wygląda fajnie, tak już ten mechanizm jest troszeczkę gorszy. Dobra, no szybko sobie tutaj maźniemy. Ja w ogóle mam na sobie już całodniowy make-up, więc nie wiem, czy to będzie rzetelny test na żywo i na szybko. W każdym razie, co mogę powiedzieć na tą chwilę, bo jeszcze na pewno będę go testować i dam wam znać. Na tą chwilę kolor jest ok, bo właśnie nie chciałam takiego, wiecie, mega chłodnego koloru, żeby był trupi, bo ja ostatnio bardziej czuję się w takich cieplejszych tonach, jeśli chodzi o makijaż, właśnie cieplejsze róże, takie coś a la muśnięcie po prostu słońcem, dlatego mega lubię ten róż z Nude Stick, bo on jest taki właśnie fajny, ciepły, ma fajny ciepły kolor, a ja mam go w odcieniu In The Nude. I właśnie chciałam sobie domówić jakiś stick do konturowania, żeby mieć taki, wiecie, fajny duecik, który będzie ładnie się wtapiał i zgrywał. Dobra, na tą chwilę wydaje mi się, że jest ok. Jak patrzę w lusterko, to też wygląda w porządku, natomiast mogę już na twarzy nie mieć za bardzo podkładu, znaczy kremu BB, bo na tą chwilę używam kremu BB, no ale będę go testować na dniach i dam wam znać, czy jest w porządku, czy nie, jak się utrzymuje, czy zjeżdża, czy jakoś oksyduje i zmienia kolor, także niebawem dam wam recenzję tego produktu. No ale na razie nie wiem, czy go tu dobrze rozblendowałam, natomiast na razie wygląda całkiem w porządku. Cześć kochani, witajcie już w kolejny dzień. Wczoraj się już do was nie odzywałam, no bo nie miałam, że tak powiem, już nic ciekawego wam do pokazania. Dzisiaj mamy nowy dzień, właśnie się ogarnęłam i jadę na siłownię, stąd też ta moja super różowa torba, bo jeszcze nie zakupiłam torby na siłownię i nie wiem, czy kiedykolwiek to się stanie, bo mam taką właśnie szmacianą torbę, już wam pokazuję,
taka i całkiem wygodnie mi się z nią chodzi na siłownię, więc nie czuję jakiejś, wiecie, potrzeby ani presji, żeby to musiała być koniecznie, wiecie, torba dedykowana na siłownię i takie tam, więc jeżdżę z tą, mieści mi się tu wszystko, co potrzebuję, wiecie, strój, ręcznik, buty i to tyle, także teraz jedziemy. Powiem wam, że dzisiaj jest po prostu patelnia, chyba jest 29 stopni. I przed nami weekend, ponieważ dzisiaj mamy piątek i z tego, co widziałam, to weekend również no, zapowiada się niezła patelnia w niedzielę. Prawdopodobnie pojadę po prostu gdzieś nad wodę się pokąpać. Jutro lecimy na zlocik taki samochodowy, więc też myślę, że pokażę wam co nieco, ale to już w kolejnym filmie. Ten filmik prawdopodobnie wrzucę jakoś w niedzielę rano, żeby, wiecie, był film do kawy. Dobra, a teraz lecimy na siłownię. Mamy godzinę 15, także w drogę! No i witam już po siłowni. Ja już się właśnie umyłam, zjadłam i troszeczkę was sobie przybliżyłam, ponieważ będę się teraz malować, bo za chwileczkę wychodzę, więc stwierdziłam, że pokażę wam właśnie, jak wykonuję sobie taki szybki makijaż. Ja już nie robię makijaży nie wiadomo jak skomplikowanych, coś tam nakładam, żeby, wiecie, jakoś coś tam podkreślić, żeby to wyglądało. Natomiast już, wiecie, jeśli chodzi o jakieś nie wiadomo jakie blendowanie oka i konturowanie, to nie, bo po prostu mi się nie chce i mam wrażenie, że nie wyglądam za dobrze w takich ciężkich makijażach. Pokażę wam jeszcze kolczyki, bo zamówiłam sobie nowe i są mega ładne. I z tej strony to jest taki księżyc, a z drugiej strony mamy gwiazdkę i mimo tego, że te dwa kolczyki, wiecie, są różne, no to jest to komplet. W sensie ja to kupiłam jako komplet, bo na stronie właśnie tak można było kupić. No i miła odmiana, bo ja od dłuższego czasu chodzę tylko w złotych kółkach, a takie kolczyki już schodziły za mną mega długo, tym bardziej, że mam tutaj wisiorek właśnie z księżycem i z gwiazdkami, więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki mini komplecik i wydaje mi się, że jest całkiem spoko. A jakby ktoś był zainteresowany, skąd mam te kolczyki, to zamówiłam je na stronie Ania Kruk. Znaczy na stronie firma Ania Kruk, ale tak samo też się nazywa strona, więc polecam. Dałam za nie 149 zł i jest to srebro pozłacane. To nie jest złoto, to jest właśnie srebro pozłacane. Już mam jeden wisiorek, właśnie taki srebrny pozłacany i całkiem spoko wygląda. Zawsze się boję, że to złoto po prostu się po jakimś czasie zetrze. Jeśli chodzi o właśnie tamten wisiorek, który mam, no to nic się z tym nie dzieje i mam nadzieję, że z tymi kolczykami właśnie będzie tak samo. Pokażę wam jeszcze w ogóle paznokcie, ponieważ mówiłam wam, że kupiłam sobie lakier właśnie taki brokatowy i nałożyłam go dosłownie na, wiecie, na dwa palce z jednej, na jednej dłoni i dwa na drugiej. I możecie sobie zobaczyć właśnie porównanie, że na tych nic nie mam, na tych jest ten brokacik i tak jak możecie zobaczyć, on jest bardzo drobniutki i to jest taki brokacik różowo, rose gold, złoto może też. Wydaje mi się, że są takie jakby troszkę mieniące się na niebiesko drobinki, ale to już tak bardzo minimalnie. No ale mówię, jakby chciałam kupić, zrobić coś, żeby te paznokcie były troszkę, żeby te paznokcie były troszkę bardziej urozmaicone. No i efekt całkiem jest spoko, także polecam, daję okejkę za ten lakier, bo nie każdy lakier brokatowy wygląda fajnie. Niektóre wyglądają mega tandetnie, albo po prostu te brokaty są za grube. Znaczy chyba, że ktoś to lubi. Ja niekoniecznie, ja właśnie wolę bardziej takie delikatne, subtelne, żeby, wiecie, było widać, że coś tam jest, ale żeby to nie szło na pierwszym planie.
Dobra, przechodzimy do makijażu. I pierwszą rzecz, jaką będę nakładać, mam już krem na twarzy, będę nakładać mój ulubiony krem BB. To jest najlepszy krem BB. Najlepszy krem, nawet nie mam słów, żeby go opisać. Jest to oczywiście koreański krem BB. Ja już nie pamiętam, kiedy używałam podkładu na twarz, bo ten krem BB wygląda naprawdę świetnie. Ma dosyć dobre krycie i nie jest ciężki i bardzo ładnie wtapia się w skórę. I skóra wygląda, wiecie, tak bardzo gumowo. Nie jest ani sucha, ani jakaś taka mega przytłuszczona, ani wiadomo jak świecąca. Oczywiście ja ten krem BB przypudruję, natomiast mówię, jak szukałyście jakiegoś dobrego kremu BB, bo nie lubicie podkładów, no to mega polecam zainteresować się właśnie tym kremem. Ja mam go w odcieniu Natural Beige. I już Wam pokazuję, jak on tutaj będzie wyglądał na skórze. Ja go nakładam palcami. Zresztą tak jak wszystko, co dzisiaj zobaczycie, będzie nałożone właśnie palcami, bo ja już też od dawna nie bawię się w żadne pędzle. Gąbeczkę, no może jeszcze bym się pobawiła, ale trochę chyba mi się nie chce. Więc nakładam wszystko palcami, bo jest mi po prostu tak dużo wygodniej. Wydaje mi się, że te produkty też dużo lepiej się wchłaniają i wiecie, tak, no. I łączą się po prostu, wiecie, wszystkie produkty ze sobą. No i jak możecie zobaczyć, krycie ma całkiem dobre, nie jest to, wiecie, takie full, tak jak niektóre podkłady. Pamiętam, kiedyś był taki podkład z Revlona, gdzie w ogóle chyba dopiero zaczynały się filmy na YouTube i wszyscy używali tego Revlona i to była taka, wiecie, konkretna szpachla. No to nie, on wygląda, wiecie, właśnie bardzo, bardzo naturalnie. Mam nadzieję, muszę spojrzeć w lusterko, czy ja go tu dobrze rozsmarowałam, bo ciężko mi jest, tak wiecie, w podglądzie wszystko zobaczyć, a chciałabym, żeby jednak to wyglądało, bo zaraz wychodzę z domu, więc żebym nie miała tu, wiecie, jakichś dziwnych niedoklepów albo prześwitów, jakiegoś czerwonego placka niezakrytego, odstającego od reszty twarzy. Teraz przechodzimy do konturowania. Wybaczcie, ja muszę się napić. Kupiłam jakąś dziwną kolę Zero, która jest edycją limitowaną. I nie do końca mogę wyczaić, jaki to jest smak. Czy to jest wanilia, czy to jest róża, bo to jest takie coś dziwnego, a nie jest tu napisane właśnie, jaki to jest smak. No nie, nie ma. Widzicie, generalnie jest spoko, ale jest taki dziwny posmak i właśnie nie do końca wiem, co to jest. Dobra, przechodzimy do bronzera i bronzer to jest właśnie ten, który pokazywałam Wam, że przyszedł mi do paczkomatu. I zobaczymy, jak on nam się tutaj, wiecie, na takim świeżym makijażu będzie zachowywał, bo tak jak Wam pokazywałam wcześniej, no to wiecie, ja byłam po całym dniu, ja już nie miałam praktycznie makijażu na twarzy, więc dobra, i blendujemy sobie palcami. Jeśli chodzi o blendowanie, no to dosyć łatwe jest to do robienia. Jeśli chodzi o kolor, to też jest w porządku, bo jest to dosyć jasny kolor, więc jeśli boicie się, że... bo są dwa odcienie tego sticka, jeden jest taki ciemniejszy, chłodniejszy, a ten to jest kolor 200. I to on chyba ma nazwę, Jezu, nie powiem Wam teraz, jaka to jest nazwa, natomiast to jest ten
cieplejszy stick, bo jest jeszcze ten stick chłodniejszy. Natomiast no, ja już, tak jak wspominałam, wolę siebie w takich cieplejszych tonach. Niekoniecznie w takich trupich, bo wydaje mi się, że po prostu wyglądam świeżej w takiej tonacji. Żywiej przede wszystkim, ale jeśli się boicie, że ten odcień będzie dla was za ciemny, no to myślę, że nie, bo tutaj bardzo ładnie się wtapia. Jak możecie zobaczyć rozblendowanie, to była dosłownie chwila i nie robi plam. Nie widziałam, żeby tutaj coś się takiego wydarzyło. I a propos odcienia, no to też nie jest taki, wiecie, jakiś bardzo ciepły, żeby był jakiś taki rudawy. Jest właśnie bardzo ładny odcień brązu. Na razie jestem zadowolona. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywał, bo to też jest dosyć istotne. Czy nie będzie tak, wiecie, bardzo szybko zjeżdżał z twarzy. Dobra, lecimy z różem. I to jest mój ulubiony róż ostatnio z Nudies, tak to się chyba nazywa. Nie, to jest Nude Sticks. Nie, czekajcie. Nude Sticks. Czy to jest nazwa firmy, czy to jest nazwa tego sticku? Kurczę, nie wiem teraz. Nie, ale to jest Nude Stick, to chyba jest nazwa firmy. Wybaczcie, że jest taki tutaj uwalony. I ja mam go w kolorze In The Nude. I on też jest, to jest też taki stick wykręcany i z drugiej strony ma pędzelek. Natomiast jeśli chodzi o ten pędzelek, to używałam go raz beznadziejny. Jest po prostu mega twardy i ściąga mi cały produkt z twarzy, łącznie z kremem BB, więc to się do niczego nie nadaje. Jeśli chodzi o odcień, no to możecie zobaczyć, że on jest właśnie też taki ciepły. Ja go sobie tutaj nakładam. I nakładam go sobie jeszcze na nos, a jeszcze nałożę sobie go to trochę na czoło i też będzie dobrze. Ja ostatnio mega lubię taką skórę, jakby, wiecie, muśniętą słońcem, i ten stick właśnie idealnie się do tego nadaje. I teraz z drugiej strony, i on też bez problemu bardzo szybko się blenduje, nie zostawia żadnych plam i on dosyć długo się utrzymuje. Ciap, 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 ciap. I teraz czoło. Widzicie, ja cały makijaż robię, wiecie, paluszkami. Jeszcze marzy mi się taki ładny cień do powiek. Taki brąz błyszczący, ale żeby to był taki brąz trochę transparentny, że wiecie, tak paluchem tu pomazie i nic nie będę musiała robić i sam w sobie będzie wyglądał super. Więc muszę sobie właśnie coś takiego poszukać, albo taki albo cień sypki, w sensie prasowany, albo w sticku. I z tego, co widziałam, to raczej te marki luksusowe, czyli te niestety droższe, mają właśnie tego typu brązy w swoich ofertach, czyli one są, wiecie, brązowe, ale nie zrobią wam takiej chamskiej plamy brązowej i nie będą one też takie bardzo agresywne, że wiecie, cała powieka będzie brązowa i to będzie beznadziejnie wyglądać, tylko to będzie właśnie taki mega subtelny efekt. Pokażę wam mniej więcej, o co chodzi, bo ja czasem biorę właśnie ten róż i też nakładam sobie go na powieki, żeby było widać, że to oko jakby coś na nim jest, jest takie, wiecie, troszeczkę ciemniejsze zaznaczone, ale to jest bardzo subtelny efekt. O, widzicie? Jakby to jest, niby jest coś, ale nie do końca. Więc właśnie na takim czymś mi zależy. No, tylko tu mam, wiecie, to jest jednak róż. A ja bym chciała coś takiego, wiecie, jak się używa do jakiegoś, właśnie też często do smoky eye, takich brązowych. Tak, jak macie coś do polecenia z takich cieni, to koniecznie dajcie mi znać, z chęcią to sobie sprawdzę. Dobrze, idziemy teraz do pudru. Niestety, wybaczcie,
za ten brudny pędzel. Natomiast, o właśnie, to jest jedyny pędzel, jakiego ja używam do makijażu. No, ewentualnie jeszcze szczoteczka do brwi, jeżeli można to nazwać pędzlem. Ale faktycznie zapomniałam, używam jednego pędzla, bo ciężko mi by było nanieść puder na twarz bez pędza. Puder w tej chwili u mnie to jest Catrice i to jest zwykły puder transparentny. To jest Catrice All Matte Plus. All Matte Plus. Nie jest szałowy, niestety nie jest szałowy. Szukam jakiegoś pudru, który jest, wiecie, w przystępnej cenie, żeby nie zmiażdżył mojego budżetu, bo trochę mi szkoda kasy na puder, bo to jest jednak puder. Także również jak macie coś do polecenia, to dajcie mi znać. Ten jest średniawy, ale że już go mam, no to go po prostu zużyję. Ale on bardzo krótko utrzymuje mat. Mam wrażenie czasem, że ledwo co się nim przypudruję i już szczególnie tutaj w strefie tej wargi, tej bruzdy nosowo-policzkowej? Nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa, ale w każdym razie w tej przestrzeni bardzo szybko mi się po prostu wyświeca skóra. Idziemy teraz do brwi, ponieważ rzęsy wytuszuję sobie już poza kadrem, bo wybaczcie, ale nie dam rady tego zrobić tutaj na podglądzie. Pokażę Wam tylko zaraz, jaki tusz używam i zrobię to właśnie poza kamerą i zaraz do Was wrócę. Jeśli chodzi do brwi, to tak jak Wam przed chwileczką pokazywałam, ja używam takiej szczoteczki do właśnie stylizacji brwi i po prostu żel do włosów z Tafta i ten sposób najbardziej mi się sprawdza. Używałam kiedyś mydełka do brwi, ale w ogóle mi się to nie chciało trzymać i mydełka też bardzo często zostawiałam jakiś taki biały, dziwny osad, który jest widoczny po prostu pod włosami, więc przerzuciłam się już dawno, bo to już jest moje drugie opakowanie z Tafta, tylko wcześniej miałam po prostu jakąś inną wersję, taką złotą. Teraz kupiłam świeżutką taką, ale sprawdza mi się dokładnie tak samo. Wiecie, te brwi po prostu są ładnie uczesane. Ten żel zasycha i trzyma się cały dzień. Także wyciskam sobie troszeczkę. Dobra, muszę wziąć też lusterko, bo nie dam rady na podglądzie. I po prostu wszystko sobie zaczesuję do góry. I ja sobie lubię jeszcze te przody tak, wiecie, wyciągnąć do góry, żeby trochę stały i resztę już tak na leżąco. No, jest różnica. Ja mega lubię stylizację brwi. Boże, że tego kiedyś nie było. Ja i tak już jestem na dobrej drodze właśnie też zapuszczania brwi, bo kiedyś miałam mega cienkie kreski i to po prostu wyglądało żenująco. Ale no, już tak powiem, wygląda całkiem spoko ta brew. Ta jeszcze ma trochę lekki ubytek, ale ta już prezentuje się całkiem dobrze, więc dzięki Bogu, że ktoś po prostu pomyślał o stylizacji na mydełka, na żele, na cokolwiek, żeby brwi po prostu zaczesywać. Wiecie, jak sobie o tym pomyśleć, to jest to trochę śmieszne, nie? Żeby czesać brwi. Trochę to zabawne, ale skuteczne. I drugą robię dokładnie to samo. No i dobra, brwi mamy skończone. Ja już tu nic więcej nie uzupełniam żadnymi kredkami, żadnymi cieniami. Ja bardzo lubię ten właśnie naturalny efekt samej stylizacji właśnie żelem. Jak one są podniesione, w zupełności mi naprawdę wystarczy. Czasem zrobię sobie henna, ale to taką delikatną, gdzie chwyta henna tylko same włoski. Już też nie lubię, jak ta henna siedzi na skórze i jest taki dziwny kształt zrobiony, bo jej tak mam niesymetryczne brwi, więc
ta henna podkreśla to jeszcze bardziej, więc mówię, jak nakładam to tylko już tak, żeby zafarbować same włoski, więc nakładam tą hennę taką szczoteczką i wiecie, jakby tylko po samych włosach i to w zupełności mi wystarczy. Przejdę teraz do tuszu i pokażę Wam tylko tusz, bo zrobię to poza kamerą. Najlepszy tusz, jaki miałam. Przebił nawet tusz z L'Oreala, który kiedyś używałam bardzo długo. Przebił go pod względem ceny, przebił go pod względem jakości i tego, jak wygląda właśnie na rzęsach. I jest to tusz z Eveline albo Eveliny Kosmetyczne, jak kto co woli, bo słyszałam różne nazwy, chociaż Ewelina Kosmetyczna jest strasznie śmieszna. Ale tak, jest to tusz z Eveline i to jest ten tusz Warriette Lashes Show. Oni już porobili parę wersji tego tuszu. Widziałam właśnie wodoodporny, widziałam bazę, widziałam jeszcze jakiś taki chyba podkręcający. Nie używałam tamtych, chociaż planuję kupić sobie bazę. Właśnie jeszcze z tej wersji bazę i później kłaść tusz i zobaczyć, czy efekt będzie jeszcze lepszy. Natomiast jeśli chodzi o ten tusz, to jest on naprawdę świetny. No powiem Wam, że to mógłby być taki tusz wysokopółkowy z jakichś właśnie marek luksusowych, bo to, jak zaznacza rzęsy i jak się długo utrzymuje, no to jest naprawdę sztosik. No ale zrobię jedno oko i Wam pokażę różnicę. Dobra, i teraz możecie zobaczyć... może wezmę jakoś tę kamerę. Jeszcze sobie Was zbliżę. Natomiast możecie teraz zobaczyć efekt, jak wygląda z jedną warstwą. Ja oczywiście zaraz nałożę drugą warstwę, ponieważ zawsze tak nakładam tusz. Dobra, nakładamy drugą, bo już mi przeschła ta pierwsza warstwa. No i dobra, jak możecie zobaczyć, po drugiej warstwie już widać całkiem fajny efekt, według mnie oczywiście. Może tu tak bardziej do światła. No nie wiem, dla mnie ten efekt jest mega, mega ładny. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i czy wiecie, czy też używacie tego tuszu i czy może macie coś fajniejszego. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to jestem cebulka. Oj, bardzo duża cebulka. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, to raczej jeśli chodzi o, wiecie, takie seforowskie tusze, to szkoda mi by było kasy, bo wydaje mi się, że w drogerii można znaleźć bardzo dobre tusze i w dobrych cenach i bardzo dobre jakościowo. Właśnie przede wszystkim ten tusz, ale masę marek ma bardzo dobre tusze i wiecie, Żal mi by było wydać 300 zł na tusz do rzęs, który starczyłby mi pewnie na jakieś 2 miesiące. Jeszcze podkład, albo wiecie, takie sticky do twarzy, które bardziej by mnie cieszyły, pewnie bym wydała. Ale tuż do rzęs, no niestety, włącza mi się cebulka straszna, więc to nie przejdzie. Dobra, kochani, dokończę drugie oko i już do Was wracam. Kochani, i tak się prezentuje cały mój makijaż. To jest tak naprawdę mój makijaż dzienny i mój makijaż wyjściowy. Czasem sobie robię jeszcze kreskę na górnej powiece i wiecie, linię wodną na biało i to jest tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa, pa!